Cześć. Kolejny piątek, kolejna tygodniówka. Witamy Was serdecznie. Cieszymy pięknie, się, słonecznie. I co? Chyba może... Liście lecą z drzew, no bo jesień idzie, a jak jesień, to nowy OnePlus. No tak, wszyscy się co prawda spodziewali dwóch nowych OnePlusów. Tak, takie były przecieki do ostatniej chwili, nie? No pewnie długi będzie, tylko pewnie będzie z opóźnieniem, tak? Może 5G do niego dorzucą, może, tak, w związku z tym... Bo wiecie co, jest tak, że on zadebiutował w Indiach. Ciekawostka, ale no... Dobra, w Indie są dużym rynkiem, więc no, nie ma się co dziwić, a OnePlus tam jest dosyć mocny. Natomiast taka właściwa premiera, ta nasza, europejska, będzie w Londynie bodajże 10 października, czy 15. Sprawdźcie sobie, bo nie pamiętam dokładnie. Tak, w każdym razie w październiku. Możemy tak, sobie sami pojechać. Jeszcze kupić bilet do tego. W każdym razie możliwe, że na tej europejskiej pokażą tego Pro. A sam OnePlus, no okej, okay, no w porządku, fajny telefonik, dosyć przewidywalny to, co ma w środku, bo wiadomo, Snapdragon 855+, to, co ważne, ekran z oświeżeniem 90 Hz, czyli to, co teraz modne, w producent się bardzo chwalił, jaki to płynny ten wyświetlacz jest. No, oczywiście Super AMOLED, potrójny aparat w okrągłej oprawce, no cóż. Dali gorilę na przód i na tył. Co prawda nie podali wersji, ale dali gorilę. 3D się ta gorila nazywa. A poza tym, jak popatrzycie, jak sobie to kółko tam zmarzycie z tyłu, z tego modułu, a to wygląda identycznie jak TCL Plex. Znaczy ma identyczny układ aparatów. Aparaty są w poziomie, są trzy, co prawda po dwóch stronach nie ma diody. A tylko po jednej, ale... Przypomina troszeczkę Plexa układu. No tak, no mnie się bardziej skojarzył ten układ z telefonami Samsunga, z Galaxy S-ką, no ale no, każdy widzi to, co chce widzieć, w każdym razie co, jeżeli chodzi o aparaty. Mnie się o tyle nie kojarzy z Samsungiem, bo Samsung miał podłużny jednak moduł. Miał budowany. Pasek, no tak, zgoda, ale samo ułożenie, nie? Plex nie ma żadnego, natomiast ten, natomiast tutaj to jest kółko, jest to kółko. Czyli zmiksowali sobie Mate'a z Plexem, o, i wyszedł im OnePlus. Aparaty 48 główny, czyli to jest ten popularny moduł w tej chwili z przysłoną 1.6. To jest Sony 586. Dokładnie. 16 szerokokątny, 117 stopni pole widzenia. I do tego 12 z zoomem dwukrotnym, niestety tylko. Przedni 16 mega, czyli też wszystko w normie, moi drodzy. Są dwie wersje na razie pamięci. 8 giga i 128 albo 256 wewnętrznej. Ceny po przeliczeniu z rupii, zwracam uwagę. To jest fajna pamięć, warto wspomnieć, bo to jest UFS 3.0 i w DDR4 są. Czyli ta szybka. I ceny z rupii. 250, 2262. Tak na szybko, na sztywno przeliczane. Wiadomo, że u nas takie nie będą, także się nie napalajcie. O baterii mówiłeś? Oj, bateria, chyba nie. Bateria jest 3800 i ma warp charge'a. Ten to warp charge się nazywa o dziwo 30T zamiast 30W. Nie wiem czemu. Myślałem najpierw, że to jest jakaś literówka. Turbo może waty. Może to są turbo waty. W każdym razie ładowanie jest 5-6 voltów amperów, w związku z tym wychodzi rzeczywiście 30-watowa ładowarka, ale nazywa się 30T. No, kto im broni? No, telefon jest 7T, to i ładowanie też z tym musi być, może jakoś lubią tą literkę. Rozdzielczość ekranu jest nietypowa, bo jest 1080x2400, także to jest... No bo proporcje 20:9 i to z tego jakby trochę się bierze, nie? Plus kropelka, bo tu was zaznaczmy, jest kropelkowy notch w tym telefonie. Z przodu jest też aparat Sony, Badaś mówi, że 16 megapikseli, tak, 16 megapikseli Sony do selfików, dobry aparat. Bo to jest IMX 471, także powinien całkiem fajne selfiki robić, jeżeli ktoś lubi. No, drugą gwiazdą tygodnia zostało, według mnie przynajmniej, Xiaomi. Przy czym oni pokazali jeden telefon, który jest gotowy do sprzedaży i będzie. To jest Mi 9 Pro 5G. O tym może powiedzmy, a tego drugiego zostawmy na koniec. Czyli tak, czyli to jest taki, powiedzmy, ulepszony wariant Mi 9 ze Snapdragonem 855 chłodzonym cieczą, baterią 4000. Tej cieczy to tam jest nawet mniej niż... No dobra, no ale jest. Co zmienili? Ładowanie. Ładowanie jest ważne, bo jest 40 W po kablu, bezprzewodowo 30 W, a zwrotne ładowanie 10 W.
No i jakby z tego już samo przez się rozumie, że jest też ładowanie bezprzewodowe, którego no, według mnie no, w Xiaomi trochę brakowało, szczególnie w tych flagowych modelach dotąd. Także no fajnie, jest dobra, w miksach było, w Mi jakoś tak do tej pory. No szkoda, że na przykład Mi 9T, które u nas no, się dosyć dobrze z tego co wiem sprzedają, nie mają bezprzewodowego, smuteczek. Ja momentalnie wyobrażam takie rurki stoczące no, smartfona, tak. Jak no i słuchajcie, co ceny, tak? No bo ceny. Pamięć jest podświetlone, LED-owe takie. Pamięć jest 12 plus 512 giga i w Chinach to kosztuje 2,419. Zapomnijcie o takiej cenie u nas, ale no, przyznacie, że cena atrakcyjna. I może jak już męczymy to Xiaomi, to już pomęczmy je do końca, co? No nie, zostawmy na koniec, bo mamy dobra, w tym ale... tygodniu dwa wyjątkowe telefony. Jak? A czy chodzi ci o polską tą premierę? Tak, zróbmy no już te Redmi, dobra. Pojawiło się w Polsce Xiaomi. Tak, no w zasadzie Xiaomi. Też miałem jechać, ale jakoś pomyślałem, że lepiej na urlop pojechać, dopóki jeszcze jest. Nie, ja wybrałem premierę i bardzo nie żałuję, że wybrałem, bo było bardzo fajnie. To jest telefon Redmi, Redmi Note 8 Pro, nie ma Redmi 8 u nas, Redmi Note 8, tylko jest od razu Pro. I bardzo fajnie, telefon bardzo dobrze wyceniony według mnie, bo 1099 i 1199, zależnie od pamięci, czy 64, czy 128 giga. Z dosyć fajną specyfikacją, chociaż tu niektórzy krytykują, że jest na Mediateku, a nie Snapdragonie. No nie wiem, przetestuję, to będę się wypowiadał. Najważniejsze, że ma w końcu NFC, co w Redmi było dotąd takim... No nie było tego. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym telefonie, to macie podlinkowany materiał, żeby nie zanudzać, nie przedłużać, bo po co się powtarzać, jak was interesuje, co on ma i co potrafi. Jest w linkach na dole i filmik, i tekst. No i jeszcze kolejne Redmi wyszło, tylko że z zupełnie innego segmentu, bo taki totalny budżet i w dodatku nie u nas, tylko tam lokalnie u nich. Redmi 8 się nazywa i to jest naprawdę totalny budżetowiec, 6,22 cala HD+. 400 Snapdragon, 4,39. Tak, 2 albo 3 giga RAMu, 32 wewnętrznej. Bateria fajna, bo 5000 mAh z ładowaniem 18-watowym. No i aparaty, z przodu 8, z tyłu 12, 2 pojedyncze, przy czym ta 12 to jest taka dosyć nawet przyzwoita, bo to też jest od Sony z obiektywem 1,7. No i co warto wspomnieć, ten telefon ma tą powłokę taką antywilgocią, czyli nie mówią, że jest wodoszczelny, ale jak tam trochę dostanie wody, to mu się nic nie powinno stać. Jak na niego naplujecie, to nie przecieknie. No dobra, i kosztuje... Zależnie... Śmiejąc się, jakby się no śmiali się z jakiegoś dowcipu. Albo jakby padało. Albo jak, znaczy nie, ale nie, tak nie. Serio, to jest jakby taka powłoka... To bym nie próbował raczej. To się nazywa P2i. To jest, słuchajcie, powłoka, którą się pokrywa elektronikę, żeby się tam nie poprzepalała, jak się do środka dostanie woda. To jest powłoka hydrofobowa, ona była stosowana swego czasu w Motorola, które się chwaliły, że są antyzachlapaniowe. Tak, tak, dokładnie. Nadal zresztą jest w tych tańszych. No dobra, tylko że ten telefon po przeliczeniu kosztuje 364 albo 392 zł, czyli to jest taki naprawdę budżecik. Przy tej cenie też może być spoko, ale przypominam, za tyle u nas tego nie kupicie, no to jedźmy dalej, bo Jacek nie, chciał... u nas 499 pewnie będzie. Dokładnie, Jacek chciał o czymś ważnym powiedzieć. Co takiego nie przykuło twoją uwagę? Nie, nie chciałem ważne. Znaczy to tak co zapowiedziałeś... ważne, to się... Na koniec, znaczy nie mówiłem też, że ważne, tylko dwie wyjątkowe konstrukcje. No to opowiadaj. Natomiast nie, zostawmy to na koniec. Dobra. Weźmy teraz coś, co kompletnie nikogo nie interesuje. No, do tego się czyżby to, co o czym myślę? Szarpy? Czyli trzy szarpy, tak. Trzy szarpy, słuchajcie, szarp to jest w tej chwili firma dosyć zabawna, dlatego że oni po części weszli na rynki europejskie. Podejrzewam, że to nie oddział japoński oczywiście, tak. Tylko oddział turecko-chiński zdaje się w tej chwili. Czy tylko turecki jest. Skąd są, nie? Powiem szczerze, że to się zmienia jak w kalejdoskopie, tak. W związku z tym trudno jest nadążyć. Przecież nawet byłem na premierze na IFie Sharpa. W premierze telefonu, słuchaj. Okej, no czyli widziałem go na tym, na stoisku. A, tak, już żeśmy o nich chyba opowiadali nowe, nawet. Nowe smartfony Sharpa, które pojawiają się na rynkach europejskich, charakteryzują się tym, że po pierwsze technologicznie są w tyle za kambodżańskimi Khmerami. Oj, jesteś niepoprawny politycznie. No, ale coś musiałem wymyślić. Khmerów nikt nie lubi, w związku z tym wymyśliłem. A wtedy tym bardziej w Kambodży, bo to nie ten. Natomiast poza tym cenę mają też z kosmosu dosyć. Czyli
tyłu, jeżeli chodzi o technologię, do przodu, jeżeli chodzi o ceny. W związku z tym mało kto te smartfony w Europie będzie kupował. Sharp proponuje 3 smartfony i to w tej chwili też jest taka dziwna propozycja, trochę taka jak przedmałżeńska, ponieważ oni ani tego do żadnego operatora jeszcze nie włożyli, co jest u Sharpa dosyć przedziwne, bo dawniej było tak, że Sharp, właśnie ten japoński oddział, najpierw rozrzucał smartfony po operatorach, a później ewentualnie sprzedawał gdzieś indziej. Tutaj żaden operator tych smartfonów nie zapowiada. Mało tego, Sharp nie zapowiada nawet cen tak naprawdę tych smartfonów. No tak, cen nie podali. W związku z tym jest to coś przedziwnego. Są 3. Czwarty niby jest tak na doczepkę, ale on był już wcześniej, bo wcześniej był Sharp Aquos Sense 3 Lite. Strasznie długa nazwa, one wszystkie mają strasznie długie nazwy, poza tym najfajniejszym. W tej chwili jest Sharp Aquos Sense z wyświetlaczem XO i Sense, znaczy Sense 3. I Sense 3 z plusem. I Sense 3 z plusem też z wyświetlaczem XO. Jeden ma 5,5 cala, drugi ma 6 cali. Jeden ma Snapdragona 630, drugi 636. Jeden ma pamięci 64,4 giga, drugi ma 64,128,6 giga. Oba mają baterię 4000 mAh. W pierwszym z tyłu aparaty 12 plus 12, z przodu 8, w drugim 12 plus 13, z przodu 8. I to właściwie tyle. Cen nie ma. One wyglądają. Noczy na przykład nie mają, tak? Także, no tak, ale za to mają są ramki jak kurcze. Ale są Full HD z plusem. No tak. Ale ramki mają. Ramki mają okej. Okay. Czytniki z przodu, co się teraz rzadko zdarza. Rzeczywiście wyglądają mechaniczne, jak płytkowe, nie? Troszkę. No tak. Kiedy widzieliście płytkowy czytnik na przodzie ostatni raz? No, no właśnie. Rzadko to jak jest z przodu, to jest ekranowy, nie? Chyba nikt już w tej chwili tego nie robi. No nie, no Sharp robi. Najfajniejszy z tych trzech, bo powiedziałem na razie o dwóch, najfajniejszy z tych trzech jest Aquos 02. Aquos 02 jest już oparty na Snapdragonie 855, czyli ma ambicje jakby być smartfonem flagowym albo blisko flagowego. Blisko, no bo powinien mieć już plusa, nie? Tym razem nie wyświetlacz XO, który de facto jest wyświetlaczem IPS-owym TFT, tylko ma wyświetlacz AMOLED-owy. 6,4 cala całkiem sporo, ma już kropelkowego notcha. Pamięć też dosyć fajna konfiguracja, bo 256 flesza plus... I tu ci wejdę w słowa, co jest ważne z tym ekranem. Ma odświeżanie 240 Hz. Tak, to jest no, wyróżnik tego telefonu, bo na razie chyba... Nie pamiętam, czy któryś ma 240. Powiem szczerze, za to, bo 120 no to już było. Za to bateria jest no, zupełnie od czapy, dlatego że bateria jest 330 mAh. Słuchajcie, przy takim odświeżaniu ekranu taka bateria... Przy takim wyświetlaczu, tak? No nie, no, ale na pocieszenie wam powiem, bo to sobie wynotowałem, bo to mi jakby uderzyło w oczy. Ten telefon jest bardzo lekki. Bardzo, no. Lekki jak na taką konstrukcję, 143 gramy. Bardzo możliwe, że Sharp podał wagę bez baterii, bo mi się to zdarza w związku z tym, może, to jest możliwe. Może tak, ale no, od taka ciekawostka warto odnotowania. 6,4 cala, 140 gramów to jest rzeczywiście bardzo mało. No nie? Tak jakby się w ręce miało mydelniczkę rzeczywiście troszkę. Aparaty fotograficzne z tyłu 12, przy czym 12 jest głównym plus 21, z przodu 8. I to, co różni go rzeczywiście od tych poprzednich smartfonów Sharpa, o których wspomniałem, to to, że ma czytnik linii papilarnych już w wyświetlaczu. Tak? Po ludzku. Czy nie, po ludzku, bo ja tego rozwiązania nie lubię. A ja zacząłem lubić. Działa po prostu tak sobie. Nie, poprawiły się ostatnio te czytniki, wiesz? Problemem czytnika jest to, że nie ma ustandaryzowanego miejsca, w którym czytnik jest, w związku z tym ja się, używając dwóch, trzech telefonów z czytnikiem w ekranie, nigdy nie wiem, w którym miejscu mam kciukiem dotknąć. W momencie, kiedy miałem z tyłu pod palcem wskazującym, no tak, zawsze wiedziałem. Było intuicyjne, nie? Natomiast tutaj po prostu... No dobra, no jest ale to niestety kwestia już takich własnych upodobań. Ja na przykład z tyłu nie przepadałem, jak w samochodzie mam w uchwycie, ciężko mi się odblokowywało. No. Także no. Pojawił się dzisiaj Vivo U10 w Indiach i ten sam smartfon, znaczy nie, właściwie nie dzisiaj, nie w tym tygodniu. Pojawił się U10 w Indiach i ten sam telefonik pojawił się pod nazwą U3X w Chinach.
dokładnie taka sama konstrukcja, troszeczkę różne kolory, bo w Chinach proponują dodatkowo, zdaje się, czerwony, jeżeli pamiętam, poza tym jest w niebieskim, w czarnym kolorze. Smartfonik wygląda dosyć fajnie, szczególnie atrakcyjnie wygląda na tle tych szarpów, o których powiedziałem na samym początku, powiem szczerze. No to akurat to jest, nie jest żadna sztuka. A będzie znacznie tańszy od nich, znacznie tańszy. Snapdragon 665, wyświetlaczek 6,35 cala. Z tym, że wyświetlacz jest tutaj gorszy niż w szarpach, bo jest HD+. Pamięć w konfiguracji 3-4 GB RAM-u, 32-64 GB flesza. Bateria 5000 mAh, a co? Kto Boga temu zabroni? Ładowanie 18-watowe, żeby ta bateria nie ładowała się przez pół dnia. Aparaty z tyłu 13+, 8+, 2, z przodu 8 megapikseli. I teraz słuchajcie, tylko to niestety też są ceny żywcem z rupii przeliczane. Konfiguracja 3,32 najsłabsza kosztowałaby 510, gdybyśmy mogli zapłacić tyle co Hindusi. 3,64 giga 560 zł, a 6,64 giga 620 zł, czyli całkiem fajnie. Telefonik fajny, byłby zupełnie genialny w takiej cenie, gdyby miał jeszcze wyświetlacz Full HD. A tak, nadal fajny, nadal niestety nie zapłacimy za niego tyle, co się płaci w Indiach. I jeszcze jedna rzecz, która też wyskoczyła stosunkowo niedawno, Realme X2. Powiem szczerze, że nie byłem przygotowany na tego smartfona i trochę mnie zdziwił. Z wyświetlaczem z Super AMOLED 6,4 cala, Full HD+, Snapdragon 730G i ogromny wachlarz wyboru pamięci, bo 6, 8 RAM-u, 64, 128, 256 flesza do wyboru, do koloru, z szybkim ładowaniem tym WUG 4.0, 30-watowym. Bateryka 4000, pewnie mówiłem. Aparaty dosyć zabawne, dlatego że z tyłu 64 megapiksele, czyli kolejny 64 megapikselowiec, plus 8, plus 2 dodatkowe aparaciki, jeden do trybu portretowego, a drugi do trybu makro. Nie zrozumiałem tego po prostu. Ale to coraz częściej, bo przecież ten Redmi Note 8 Pro, który debiutował w Polsce, ma bardzo podobny zestaw. Bo też ma 64, 8 i 2x2. Znaczy, taka ja ciekawostka przyrodnicza. Są dwumegowe, to jest bardzo prawdopodobne. Nie, są dwumegowe, bo jak gdzieś to kurczę w specyfikacji. Natomiast ja przeglądając specyfikację, powiem szczerze, nie znalazłem danych tych aparatów. W ogóle Chińczyk napisał po prostu, że jeden do trybu makro, drugi do trybu portretowego. Ale to nawet jeżeli Chińczyk je napisał, to raczej są dwumegowe albo VGA, no bardziej nie będzie, bo by napisali. Co ciekawe, ja znalazłem tylko ceny dwóch wersji pamięciowych, 664, 828, odpowiednio tam 900 i 1060 parę złotych. No nie wiem, czy będzie więcej tych kombinacji pamięciowych, no i oczywiście ceny jej, jak wiadomo, przeliczane na żywca, także też się tam jakoś specjalnie nie przywiązujcie. Nie wiem, czy coś masz jeszcze, jak nie, to przechodzimy do ciekawostek tygodnia. Tak. Oppo 11i 3,5 cala HD, Snapdragon 665. Co ciekawe, 8 plus 128 pamięć, bateria 5000, szerszy opis macie podlinkowany, tylko kronikarsko. A, i czy czytnik odcisków palców z tyłu zniszczony? No tak. No i cena około 1000 zł. Resztę sobie przeczytajcie. Mówmy, bo to najciekawsze, kurczę, co było w tym tygodniu tak naprawdę. Dwie rzeczy. Przy czym leżący jakby na dwóch osiach technologicznych, dlatego że to są zupełnie odmienne konstrukcje. Jedna z tych konstrukcji wygląda na taniutką, taniutka niestety nie będzie, ale jest poniekąd dziełem pana Kicińskiego, którego możecie znać z CD Projektu, z Wiedźmina, jako kogoś, kto wam się raczej kojarzy z przemysłem growym niż z telefonami. Ma pieniążki, to inwestuje, no dla mnie normalne. I nie jest to smartfon. Jest to telefonik z wyświetlaczem E-Ink o jednej z największych przekątnych, zdaje się, w przypadku czegoś, co wygląda jak feature phone, bo tam jest ponad 2,8 cala. Tak, i rozdziałka też jest. Przy czym rozdzielczość jest przy tym E-Inku całkiem fajna, bo tam jest 480x800, zdaje się, pikseli, jeżeli dobrze pamiętam. Tak żeby można było czytać. Oni tam jakiś system nawet autorski wrzucili, który potrafi coś więcej niż tylko obsługa telefonu do dzwonienia i SMS-ów. Telefon jest ufundowany na Indiegogo, zdaje się, tak? Na Kickstarterze. Na Kickstarterze jest ufundowany.
Już zbiórka pierwszego dnia im wypaliła, także... Mapa, no oni tam 100 tysięcy, zdaje się, dolarów zaplanowali, ponad te 100 tysięcy już wyskoczyło. Tak, pierwszego dnia już było, jest. Widocznie jest zapotrzebowanie na coś takiego. To znaczy, no. Ja nie wiem, czy jest zapotrzebowanie, ja podejrzewam, że ludzie patrzą na to, jak stoi w tej chwili CD Projekt i spodziewają się, że to będzie projekt zrealizowany, znaczy, że to rzeczywiście będzie, a rzecz wygląda stosunkowo atrakcyjnie. Okay. Malutki telefonik z e-inkiem, który ma bateryjkę 1900 mAh. I fajnie wygląda. O rany. Ładnie wygląda, w tej chwili jest taki pokazany w kolorze białym i chyba tylko w kolorze białym będzie, zdaje się. Tak? No, ale takie mydełko opływowe z bardzo takimi prostymi klawiszami, taka surowa, czysta forma. W środku jest Cortex M7 z zegarem 600 MHz. Jest co prawda tylko 16 MB pamięci RAM, ale jest za to 16 GB pamięci flash. I zobaczcie, że od razu widać, że urządzenie jest zorientowane na bibliotekę, no trudno powiedzieć multimediów, bo raczej nie filmy, odtwarzacz muzyczny, tak? Natomiast jest. Jeżeli chodzi o muzykę, o książki, no to jest urządzenie właśnie przeznaczone do tego, żeby można było słuchać sobie na słuchawkach i ewentualnie czytać. To ma USB-C i ma chyba jacka 3,5 mm, tak ma. Może, jeżeli dobrze pamiętam. Przy czym są tutaj dosyć dziwne zapisy w specyfikacji, dlatego że w specyfikacji pisze producent, że nie ma tutaj interfejsu Wi-Fi, jest Bluetooth, co prawda i USB wspomniany już, nie ma interfejsu Wi-Fi, ok, ale piszą tam jednocześnie z jednej strony, że telefonik jest GSM LTE, a z drugiej strony piszą, że nie ma żadnej wymiany danych. No sorry, nawet przy 2G, ale no to jest ma... GPRS Edge. Tak, ale ma, wiesz co, ma opcję modemu, więc musi mieć. Bo... dlatego mówię. Inaczej by się go nie dało w tej roli wykorzystać. Dobra, okej. Okay. Machnęli się po prostu pewnie. No. Tam jest, nie pamiętam jak jest, jest. No mobile data on the phone. O co chodzi no mobile data? No to już ci mówię. Prawdopodobnie mieli na myśli to, że to nie jest telefon, który sam z siebie da ci połączenie z internetem, że masz w nim przeglądarkę, Facebooka i tak dalej, bla, bla, bla. Tylko, że jak sobie go kabelkiem podepniesz do laptopa, to nie, będzie robił ci za modem. Mobile data to jest mobile data, to znaczy, że nie możesz przesyłać danych, a nie, że nie masz internetu przeglądać. Jeżeli ale ja ci tylko tłumaczę, co internetu, według mnie oni mieli na myśli. No to bardzo pokrętne w takim razie tłumaczenie, powiem szczerze, bo nie, dla mnie... to nie znaczy co mówisz, że powinno znaczyć. Możliwe, że rzeczywiście ktoś tak ja się tak domyślam, może ktoś nietechnologiczny pisał specyfikację. Dokładnie, przyjmuję, wiesz, że się po prostu tak... Może chodziło, chcieli to jakoś prosto ująć, no nie wiem, nie. Ma obsługiwać dwie karty SIM, ma współczynnik IP54, czyli też można na niego nachlapać ewentualnie. Nie za bardzo. I rekordowo niski SAR, bo to tam jest SAR na poziomie promilowym, zdaje się. Tam jest 0,08 w... tam przy 10 gramach na kilogram, zdaje się. Przepraszam. No wiesz, wiecie o co chodzi, ten podawany w tej stałej jednostce tam. Na 10 gramów masy ciała, zdaje się, tak? Wato kilogramów na 10 gramów masy ciała, jakoś tak. Jakoś tak, no. Nigdy nie pamiętam, bo ci, których to obchodzi, to wiedzą, tak. W każdym razie ten SAR jest bardzo malutki. Tak. Smartfona w tej chwili jeszcze chyba 240 sztuk zostało za telefona. 250... No, to masz. Dzisiaj mówienie o telefonach jest po prostu dziwne. Telefonu zostało jeszcze 240 sztuk około za 258 dolarów. Bo oni tam wyznaczyli pulę 600, które można kupić w takiej cenie. A później się zaczynają kolejne progi cenowe, one są ustawiane jakoś z sensem. No złotówki to Adaś wyliczył, że będzie około 1030-1050 zł w zależności od tego, za ile się kupi. Docelowo telefonik ma kosztować już, jeżeli mówimy o cenie rynkowej, 1500 zł, także no jest różnica, tak, pomiędzy tym a tym. Czy on jest tyle wart, ja nie mam pojęcia. To muszą zdecydować ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują takiego urządzenia. Ma killer feature, jakiś timer do medytacji, nie mam pojęcia o co chodzi, bo nie medytuję, chyba że tam gdzie... się domyślacie gdzie, natomiast dla kogoś, kto medytuje, może to być istotna funkcja, której w innych telefonach próżno szukać. Podejrzewam, że są aplikacje na Androida, są aplikacje na iOS-a do tego służące, no ale w takim prostym telefonie nie przypominam sobie, żeby ktoś coś takiego zrobił, więc
tu może coś tam pyknąć. Mówię, ja nie znam dla tego zastosowania, ale ktoś, kto medytuje, to może, no bo on jest w ogóle taki prozdrowotny, tak, nie promieniuje tam za dużo i w ogóle. No, tak dla takich jeśli chcecie specyficznych się uwolnić od męczących procesów myślowych, jeżeli chcecie się uspokoić, zrelaksować, no to macie telefon Kicińskiego do medytacji. No. Albo możecie też wyłączyć smartfona, albo włączyć tryb nie przeszkadzać, ja tylko tak podpowiadam. Znaczy, ja bardziej doceniam rzeczywiście fajny wyświetlacz aimkowy, no, z sympatyczną rozdzielczością. Ja doceniam design, bo on mi się po prostu z wyglądu podoba. Zdjęcia tym się nie zrobi, zdaje się. Nawet jakby, to jaki tam aparat by włożyli, jakąś dwójkę żenującą, to może lepiej, że nie ma aparatu, co? Ale dlaczego, słuchaj, 48 nie są znacznie większe od dwójki, trochę są. A, czy ten procent by ogarnął to? A skąd? No a więc skąd? Właśnie, o tym mówię, nie? Trzeba by było wiatraki wodne, chłodzenie tam zainstalować i rurki by wystawały. I w ogóle. Szkoda by było. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwsze urządzenie, które jest, dobra, wydaje się czymś ciekawym, to wydaje się czymś godnym uwagi, nie jest to rzecz codzienna. Znaczy to drugie to jest wow, przy czym to drugie to jest wow w rodzaju Samsunga, Folda i tego, i Mate'a X Huawei'a, ponieważ to jest smartfon z elastycznym ekranem. Który się nie składa. Tak, tym razem jest to smartfon, który się nie składa, a elastyczny ekran jest zawinięty naokoło smartfona. Taki, wiecie, w zasadzie to tak jakbyście, nie wiem, odkładali książkę na przykład, tylko pamiętacie może z jednym paskiem tylko na aparaty fotograficzne. Pamiętacie może jakiś czas temu był filmik, gdzie szef Xiaomi sobie się bawił takim telefonem, który mógł złożyć na dwa razy. I to prawdopodobnie był jakiś wczesny prototyp tego, o czym mówimy, czyli Xiaomi Mi Mix Alpha, czyli telefonu owiniętego wyświetlaczem. Widocznie doszli do wniosku, że zrobienie jeszcze, żeby się składał, to już jest takie prezes kłopotliwe. Wyszedł i powiedział, słuchajcie, a mnie to przeszkadza, że on się tak składa. Weźcie tu kropelką, no to i tą kropelką. Albo wiecie, może prezes połamał prototyp i stwierdzi, nie, jak tak się ludzie będą bawić, jak nasz prezes, to nie wyjdzie z tego, zróbmy, żeby się nie ruszała i tak fajnie wygląda, bo fajnie wygląda. Jest cudowna, po prostu porwała mi animacja ładowania, bo ten telefon sobie leży. Wyobraźcie sobie, tak wygląda trochę jak taka płaska butelka, która się napełnia na zielono. Im więcej napełnienia akumulatora, tym dalszy ciąg tego telefonu świeci. Mówię ci, wygląda przecudownie, ale kurde, nie wiem, czy by się go przecudownie używało. Jeżeli kiedykolwiek mieliście w ręce smartfona z zakrzywionym ekranem, to wyobraźcie sobie teraz, że poza tym, że macie na bokach ekran, no, to jeszcze macie go z tyłu. Całego smartfona macie ekran i wyobraźcie sobie oprogramowanie. Nie, oprogramowanie jest do tego. Jest. Gdzie Samsungi tak mają, Huawei nowy ponoć też ma. Bardzo się cieszę. Wyobraźcie sobie teraz oprogramowanie do tego, które powoduje, że smartfon rozpoznaje za każdym razem, kiedy dotykacie wyświetlacza przypadkowo, a kiedy go dotykacie celowo, chcąc na nim coś zrobić. Jeżeli macie tego typu wyobraźnię, no to wiecie mniej więcej, z czym będziecie mieli do czynienia w momencie, kiedy byście chcieli wziąć do ręki Xiaomi Mi Mix Alpha, bo tak się nazywa ten smartfon. Ekran jest OLEDowy, jak policzył sprawnie producent, ma prawie 8 cali po całości, ma dokładnie 7,92 cala, przy rozdzielczości 2250x2088 pikseli. W środku jest oczywiście wszystko co najlepsze, czyli Snapdragon 855 z plusem, 12 giga pamięci RAM, 512 giga pamięci dla użytkownika. Są cudowne aparaty, słuchajcie, z rekordową matrycą Samsung, bo Samsung ma już matrycę mobilną w tej chwili, która ma 108 megapikseli i taki właśnie aparat ma zostać tam zainstalowany, on się nazywa Samsung S5K HMK. Do tego 108 megapikselowego aparatu jeszcze producent ma dorzucić 12 megapikseli, to jest 2L7 z dwukrotnym zoomem jako teleobiektyw i coś do powiększeń, plus jeszcze 20 megapikseli, tym razem Sony IMX350. To jest szeroki z obiektywem 117 stopni, także zdjęcia szerokokątne wam załatwi. Co się dzieje? Napisali, słuchajcie, kiedy ma nastąpić początek produkcji, z tym, że napisali, że to jest produkcja, początek masowej produkcji
ale jakieś jakoś tak kilkunastu sztuk, dziesięciu, kilkuset, nie wiem. Niskoseryjnej. No dobra, nie, nie, ale to jest masowa no nie, niskoseryjna. No nie, no masowa znaczy, no wyprodukują więcej niż jeden, który będzie działał. Napisali po prostu, że to start produkcji masowej, ale jednocześnie, że ta masowa produkcja będzie nieduża. Ja nie mam dlatego pojęcia, co takie sformułowanie oznacza w przypadku Chińczyków. No, ale zobacz co, no to masowa produkcja i niewielka produkcja to są pojęcia zupełnie inne niż są to pojęcia w Europie. Nie, no tam parę milionów sztuk jedną czy jeżeli drugą. Chodzi o cenę, to rzecz nie jest taka prosta, słuchajcie, dlatego, że ja co prawda zajrzałem do sklepu Xiaomi, gdzie ten smartfon jest, ale oni tam stosują w sklepie bardzo często zaślepki cenowe. W tej chwili tam jest 20 tysięcy juanów. 20 tysięcy juanów, gdyby taka cena rzeczywiście to była, przeliczyłaby się na około 11,5 tysiąca. I taka jest, bo była na konferencji podawana. No było oglądać. No, skoro podali na konferencji, to bardzo dobrze. Ja siedziałem i oglądałem, hej tam Xiaomi, słyszycie, patrzyłem. Spoko. Oczkami, no. I tak podawali, jest nawet gdzieś chyba slajd mi się... Czyli gdyby ktoś chciał kupować ewentualnie w Polsce... Jezu, facet idzie, nie patrz. W Chinach w zasadzie, gdyby ktoś chciał kupować wysyłkowo i gdyby mu się udało go dostać, bo na pewno mu się nie uda. Chińczycy są ludźmi bardzo lubiącymi nowinki techniczne i prawdopodobnie, że zostanie wykupiona na pnie jeszcze przed sprzedaży. Ale gdyby wam się udało, to szykujcie 11,5 tysiąca i wtedy można mieć jednego z pierwszych smartfonów z elastycznym wyświetlaczem, tym razem nieotwieranego, z ogromnym wyświetlaczem. Patrz, pajęczynę powiesili. Tak, bo w Łodzi się, słuchajcie, szykuje festiwal światła, no. Po pierwsze. Po drugie, przyjedźcie, bo fajnie to wygląda. Festiwal gier i komiksu, jedno i drugie w weekend, zdaje się. Tak, w ten weekend, także kojarzę dobrze. Zapraszamy do Łodzi. Ja się wybieram na festiwal komiksów z pewnością, bardzo was serdecznie zapraszam. Znajomy jest organizatorem i co roku jest to impreza, na którą zjeżdża naprawdę bardzo dużo osób zaproszonych, zarówno z szeroko pojętej fantastyki, jak i rysowników, jak i specjalistów od grania. Także jeżeli jesteście gdzieś blisko Łodzi, albo możecie weekend zahaczyć, nie macie co ze sobą zrobić, ja zapraszam do Hali Expo na Festiwal Gier i Komiksu. Na pewno nie pożałujecie, jeżeli rzeczywiście was to interesuje. Natomiast druga sprawa to jest właśnie Festiwal Światła i tutaj możecie pożałować, dlatego że Łódź jest w tym momencie w centrum w przebudowie. Właśnie jedziemy ulicą Sienkiewicza, która miała być zakończona, jej przebudowa w lipcu. Mamy, dzięki Bogu, za moment początek października, a tutaj taka, się nie zapowiada, fajna, że to w tym roku taka fajna analogia. Jeszcze. Jeżeli chcecie powiedzieć, że coś długo trwa, to możecie powiedzieć, że się ciągnie jak remont w Łodzi. O. Festiwal Światła wygląda cudownie. Natomiast problemem Festiwalu Światła jest to, że jest masa ludzi i łatwo ulegnąć zgnieceniu w tej ludzkiej masie. Mhm. Natomiast przygotowują rzeczywiście co roku, że te bardzo fajne ekspozycje, bardzo fajne rzeczy są i rzutniki na kamienicach. Proponuję przyjechać pociągiem 3D. Do Łodzi. Nie żebym tam jakoś specjalnie PKP-owi chciał reklamę robić, ale przynajmniej nie będziecie musieli daleko lecieć z dworca fabrycznego. Wreszcie może ktoś na tym dworcu wysiądzie, jakiś ruch będzie. No a samochodem to nie dojedziecie do Łodzi. Zresztą w ogóle jak samochodem, to Łódź omijajcie, bo o jest, szkoda. Standardowo życzymy wam bardzo miłego weekendu, odpoczynku. Zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Miałem wam powiedzieć, choroba, bo często pytacie, czym nagrywamy. Dzisiaj nagrywamy iPhone'em 11 Max Pro, przednim aparatem tegoż telefonu, więc możecie zobaczyć, jest jak nagrywa. Jest szeroko, jak widzicie. Jak porównacie. No, bo włączyłem, tak, jest szeroki kąt. No, możecie ocenić, tak, jak iPhone nagrywa przednim aparatem. Wydaje mi się, tak, patrzę na podgląd, że całkiem nieźle, no ale to wy oceniacie. No, ciekaw jestem też waszej opinii, napiszcie, jak chcecie. Jeszcze raz miłego weekendu. Dziękujemy, że byliście. Prosimy jak zwykle o komentarze pod filmem. No i co, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się zobaczymy w Łodzi, może na Festiwalu Komiksu. Ja jestem w sobotę co najmniej. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.